Dzisiaj bardzo mocna rzecz. Otóż dziennikarz śledczy Leszek Szymowski twierdzi, że natrafił na dokumenty, z których wynika, że Mateusza Jakuba Morawieckiego zwerbowało NRD-owskie Stasi. Wniosek o werbunek miał zaakceptować w 1989 roku major Karl-Heinz Szarpegi, ówczesny rezydent wywiadu Stasi w Warszawie i szef działającej w PRL grupie operacyjnej Warszawa. Rezydował on w ambasadzie NRD. Sami widzicie, że sprawę wypadałoby bezwłocznie wyjaśnić. No i dzisiaj się jej przyjrzymy. Bez sympatii i antypatii. Für Deutschland. Witam Was. W tym temacie Leszek Szymowski opublikował wpis na Facebooku i film na YouTubie. Ja Wam oczywiście podlinkuję obydwa źródła, jednak będziemy bazować na wpisie facebookowym, ponieważ jest bardziej skondensowany. Czyli mamy mocne oskarżenie Mateusza Jakuba Morawieckiego o to, że został dwukrotnie zarejestrowany przez Stasi. Pierwszy z zapisów ewidencyjnych z lata 1989 roku mówi o pozyskaniu do współpracy źródła o pseudonimie Student. Podane są jego personalia, w tym nazwisko i imię Morawiecki Mateusz, data urodzenia 28 czerwca 1968 roku. Jest również nazwisko oficera, który zaakceptował werbunek. To major Karl-Heinz Szarpegi, ówczesny rezydent wywiadu Stasi w Warszawie i szef całej działającej w PRL grupy operacyjnej Warszawa. Drugi zapis, późniejszy o kilka miesięcy, mówi z kolei o zarejestrowaniu źródła o pseudonimie Jakob i przedstawia dane osobowe dzisiejszego premiera RP. Pseudonim Student, a przede wszystkim pseudonim Jakob, sugerowałby Mateusza Jakuba Morawieckiego, jednak nie zgadza się data urodzin. Pan Szymowski podaje 28 czerwca 68, a Morawiecki urodził się 20 czerwca 68. Czy młody Morawiecki oszukałby agenta Stasi z perspektywy czasu? Ale tak na poważnie, to w tym temacie niestety nie mamy żadnych dowodów. Musimy panu Szymowskiemu wierzyć na słowo, a to jest niestety zbyt gruby temat, by zawierzyć filmikowi na YouTubie czy wpisowi na Facebooku bez żadnych konkretów. Owszem, te akta mają być utajnione w Instytucie Gałka, ja to mogę zrozumieć, konkretów nie będzie, jednak pan Szymowski mówił, że trafił na te nazwisko przy okazji przeszukiwania zasobów jawnych do innej sprawy, czyli no mógł jednak przynieść te dane, które znalazł. Moim zdaniem to jest bardzo dużo. Osoba o identycznym imieniu i nazwisku, no praktycznie bliźniaczej dacie, to i tak jest rewelacja, prawda? Więc ja się dziwię, dlaczego pan Szymowski no z czymś takim do nas nie przyszedł. I do tego wątku zaraz wrócimy, a teraz przejdźmy do, może nie tyle co argumentów, ale do sugerowania, mocnego sugerowania, że Mateusz Jakub Morawiecki wykonuje polecenie Niemiec bądź Brukseli, czyli wychodzi na to samo pośrednio, no właśnie dlatego, że się obawia tych haków. Otóż na pierwszy rzut oka, no coś w tym może być, prawda? Jednak jeżeli się zastanowić, to po pierwsze są ważniejsi, jeżeli chodzi o kolejność dziobania. Tutaj jednak przede wszystkim są interesy anglosaskie, były przecież też interesy izraelskie. Teraz mocno są reprezentowane interesy Ukrainy i to przez anglosasów, obecnie wbrew interesom niemieckim. Ale tak w ogóle, no to jest moim zdaniem no taka polityka zagraniczna prowadzona przez partię i nie mieliśmy tutaj do czynienia z jakimś wielkim zwrotem, gdzie Morawiecki zaczął być proniemiecki, tylko no po prostu ta ekipa jest rozmemłana, ta ekipa po prostu na dobrą sprawę nie funkcjonuje na arenie międzynarodowej. Owszem, teraz są lewarowani, no bo po prostu dziesiątki miliardów złotych transferujemy, no to trzeba tam jednak ego co niektórych podbudować, ale to jest tylko tyle. Nie możemy też zapominać, że Mateusz Jakub Morawiecki nie prowadzi samodzielnej polityki, tym bardziej polityki zagranicznej. To jest stosunkowo młody urzędnik, który został wystrugany z ziemniaka plus minus 6 lat temu, kiedy wygryziono becie oborową, więc
tutaj sugerowanie, że od Mateusza Jakuba Morawieckiego zależy polityka partyjna, to jest moim zdaniem zbyt dużo powiedziane. Ten człowiek nie ma zaplecza politycznego, inaczej buduje je, ale ono jest skromne. To są politycy, którzy nie mają nic do powiedzenia, jeżeli chodzi o naczelnika i jego akolitów. Tutaj jest bardziej co, był Łukasz Szumowski, Adam Niedzielski, ten zastępca Szumowskiego od respiratorów, co teraz tam robi tą cybermilicję. Mamy Harry'ego Pottera i tą jego żonę. No i parę osób by się znalazło, ale to jest mało. Ten obóz się nie liczy. To jest chyba najsłabszy obóz w PiS-ie. Więc o ile zapewne z Mateuszem Jakubem Morawieckim są uzgadniane ważne decyzje, no to zapadają one jednak w środowisku naczelnika. I Mateusz Jakub Morawiecki jest słupem. Owszem, słupem politycznym. Przecież gołym okiem widać, że coś jest na rzeczy. To 6-7 lat temu naczelnik doszedł do wniosku, że siły go opuszczają, że będzie tylko gorzej. Z perspektywy czasu widzimy, że miał rację. No teraz na chłop po prostu dziecinnieje. Ja to mówię z perspektywy tego objazdowego cyrku. No a w otoczeniu nie było osoby wykształconej, rzutkiej, z jakąś tam prezencją, która mogłaby prowadzić partię przez długie, długie lata. Dlatego też naczelnik wybrał właśnie Morawieckiego. Nie wiadomo, jakie tam były uzgadniania z Tatełę, no ale no rozumiecie, prawda? Nie ma, nietykalność bierze się z tego, że tam po prostu nie ma nikogo, kto mógłby reprezentować. Gdzieś tam na uboczu jakieś wygodne gabinety, jakąś wstęgę przeciąć, to jest pełno, ale tak, żeby puścić między ludzi i żyrować nie swoje decyzje, o to jest już trudniej. Przechodząc do podsumowania jej zawieszonego wątku, ja nie chcę, żeby wyglądało, że ten temat rozbrajam. Mateusz Jakub Morawiecki moim zdaniem jest bardzo szkodliwym urzędnikiem z perspektywy interesu polskiego, ale no z takimi rewelacjami no nie przychodzi się z niczym, prawda? A mamy tutaj punkt zaczepienia, bo Ja specjalnie pominąłem wątek też powiedzmy w świetle dowodów pomówień Mateusza Jakuba Morawieckiego przez Czyżewski? Prokuratora Czyżewskiego. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to macie tutaj 15-minutową rozmowę z panem Kękusiem, który mówi, że również widział takie dokumenty, tyle że po prostu ktoś mu je pokazał. Więc no trudno po prostu o coś pana Czyżewskiego poprosić, tym bardziej, że uciekł bodajże chyba do Niemiec. Ale tutaj mamy konkret, tutaj mamy akta innych spraw i mamy bardzo mocny punkt zaczepienia. I dopiero wtedy, kiedy, tak przynajmniej uważam, jeżeli pan Szymowski podałby sygnatury tych akt, tak by inni dziennikarze mogli to sprawdzić, to dopiero wtedy jest sens się zastanawiać, co tam było. Czy jakaś pierdoła, czy złamali młodego Matiego i w sumie nic ważnego nie powiedział, a może kłamał, prawda, dla dobra ojczyzny. Czy rzeczywiście jest coś mocnego, ale z drugiej strony, gdyby było coś mocnego, no to kiedy to nie odpalić, jak teraz, kiedy jednak stronnictwo proniemieckie jest od dłuższego czasu w defensywie. To byłby dobry czas, prawda, żeby taką bombkę puścić, żeby to podłapała Platforma Obywatelska, żeby to podłapały korporacyjne media. Czegoś takiego nie ma, a to jest naprawdę dobry czas. Więc ja apeluję do pana Szymowskiego, żeby przyniósł konkrety. To, do czego dotarł, do dokumentów, do których miał wgląd, czyli nie tajnych, to samo w sobie już jest rewelacją. Jeżeli tego nie zrobi, no to po prostu moim zdaniem dyskwalifikuje go jako dziennikarza śledczego. Jeżeli to zrobi, to ja będę miesiącami promował te informacje przez pryzmat czy wpisów, czy filmów pana Szymowskiego. Osoby, które obserwują mnie na Twitterze, wiedzą, że ja kilka razy w tygodniu cisnę Mateuszowi Jakubowi Morawieckiemu, więc nie widzę przeciwwskazań, by no, pytać się tutaj o tego Niemca, czy generalnie pokazywać dokumenty i go trollować. Więc póki co ja proponuję, by się wstrzymać, by jednak
no nie rzucać się na tanią sensację, mimo że to jest temat bardzo budzący wyobraźnię, gdzie jest możliwość podania konkretnych źródeł. No i to tyle ode mnie. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną, czy tutaj, czy na portalu syp.tv od sypywania. Jeżeli ktoś nie widział, polecam rozmowę pana Kękusia z prokuratorem Czyżewskim. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.